Dzień dobry Państwu, to jest program Super Raport. Kamila Biedrzycka i cała ekipa kłania się Państwu bardzo nisko. Zapraszamy na wspólnie spędzoną najbliższą godzinę. Za chwilę Państwa gościem Bolesław Piecha, były wiceminister zdrowia z Prawa i Sprawiedliwości. Rozmawiać będziemy rzecz jasna o kwestiach covidowych, o chaosie na lotniskach, o chaosie związanym z paszportami szczepionkowymi, o loterii, którą Polskie Państwo zorganizowało po to, żeby zachęcić Polaków do szczepień właśnie. Pierwsze nagrody już zostały wylosowane. Pytanie, jak skuteczna jest to strategia, dlatego że wczoraj bardzo intensywnie mówiono o tym, że spada dynamika szczepień, że stanowi to ogromny problem w kontekście zagrożenia przyjściem czwartej fali już późnymi wakacjami. Ale także będziemy mówić o tym, co w sobotę, bo w sobotę Kongres Prawa i Sprawiedliwości, prezesem ma zostać Jarosław Kaczyński. Pytanie, czy wiceprezesem zostanie Mateusz Morawiecki. No i oczywiście dziś z Anną Materską-Sosnowską jako drugim gościem będziemy rozmawiać o tym, co czeka nas w kontekście zmian w Platformie Obywatelskiej. Wczoraj odbyło się spotkanie, bardzo ważne, o nim już za chwilę, a teraz raport z anteny. Zaledwie kilka dni temu znów płonęło składowisko odpadów przy Siece Polskiej. Mieszkańcy mówią dość. W Wielkopolsce pożar, a na Podlasiu ulewy. Podtopione zostały ulice, posesje i garaże. Turyści już zjeżdżają, ale prawdziwe oblężenie ma nadejść w sierpniu. Zakopane rozpoczęło sezon turystyczny i o tym będzie na koniec. Biegli ustalą przyczynę pożaru na składowisku odpadów przy Siece Polskiej. Ogień wybuchł tam po raz kolejny. Zaledwie kilka dni temu w tym samym miejscu strażacy przez wiele godzin walczyli z pożarem. Dzisiejsza akcja powoli się kończy. Ogień udało się opanować. Konrad Traczek. Zgłoszenie o pożarze wpłynęło do Wielkopolskiej Straży kwadrans przed 5 rano. Na miejscu zostały zadysponowane zastępy Państwowej Straży i Ochotniczej Straży Pożarnej. Pożarem objęta była jedna hałda schowanych tam odpadów przedpożarnych. Mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie Dawid Kryś. To już kolejny pożar na składowisku na przestrzeni minionych tygodni. Ostatni miał miejsce w ubiegłą niedzielę. Mamy tego dość, ten zakład trzeba zamknąć, mówią mieszkańcy Przysieki Polskiej. Jeżeli firma się takim czymś zajmuje, to powinna mieć odpowiednie zabezpieczenia przeciwpożarowe, których tu niestety nie ma. Po ostatniej kontroli, co wiemy z gazet i z telewizji, nie ma takiego systemu. Z dzisiejszym pożarem walczyło 10 zastępów straży. Za to Podlasie musi zmagać się z innym żywiołem. Przeszły tam wczoraj silne ulewy. W Białymstoku spadło 45 litrów wody na metr kwadratowy. O tym, co działo się w regionie, Łukasz Stepaniuk. Przez Białystok przeszła ogromna ulewa, której towarzyszyły burze i silne wiatry. Synoptycy zapowiadają, że padać będzie również dzisiaj. A wczorajsze załamanie pogody doprowadziło do zalania ulic, parków, piwnic i posesji. Padało silnie w całym regionie. A najwięcej deszczu spadło w miejscowości Narewka, ponad 50 litrów na metr kwadratowy. W mediach społecznościowych z kolei pojawiają się liczne posty ze zdjęciami tablic rejestracyjnych, które rwące potoki spływającego deszczu pozrywały z zaparkowanych aut. Statystyki są niepokojące i z każdym dniem coraz gorsze. Spada zainteresowanie szczepieniami przeciw COVID-19. Z tygodnia na tydzień jest około 30% chętnych mniej. Dlatego rząd rusza z nowymi akcjami i ułatwieniami. Od wczoraj drugą dawkę szczepionki można przyjąć już w dowolnym punkcie, a nie tylko w tym, w którym podano pierwszy zastrzyk. Punkty będą mogły od razu zapisać właśnie na szczepienie. System automatycznie anuluje to drugie szczepienie. Mówił prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski. Od kilku dni trwa też akcja dzwonienia do osób, które się nie zaszczepiły. Do tej pory 54% dorosłych Polaków przyjęło już preparat lub zapisało się na zastrzyk. Rośnie dług branży kulturalno-rozrywkowej. Firmy mają do oddania już niemal 54 miliony złotych. Największe zadłużenie mają instytucje związane z teatrem. Wszystkiemu winna oczywiście pandemia. W czasie lockdownu kina czy teatry były zamknięte, a dziś Polacy nieco odzwyczaili się od odwiedzania takich miejsc. Co czwarty badany przyznaje, że na kulturę wydaje mniej niż przed pandemią. Na brak zainteresowania nie może za to narzekać branża turystyczna w Zakopanem. Choć wakacje dopiero się zaczęły, w górach zaczyna robić się tłoczno. Największej liczby turystów spodziewamy się jednak w sierpniu. To jest preludium dopiero się zacznie. A pierwszy efekt to jest wyjazd nad morze do 10, a po 10 Armagedon w Zakopanem. Jest, nie ma co narzekać, bo ludzi jest, kolonii jest bardzo dużo. Sierpień będzie taki klasyczny tłok? Będzie, oj będzie. Ci, którzy nie celują w korki na Zakopiance i kolejkę do wejścia do TPN-u, żeby przyjeżdżali teraz. Jak mówią górale, obecnie zajętych jest około 60% miejsc noclegowych.
To była Marta Kiermasz, która z raportem z anteny powróci do Państwa o godzinie 10. Ja raz jeszcze oficjalnie tych, którzy dołączyli do nas kilka temu, witam bardzo ciepło i zapraszam na spotkania. Dziś Bolesław Piecha, były wiceminister zdrowia z Prawa i Sprawiedliwości. Oczywiście o kwestiach Prawa i Sprawiedliwości i o kwestiach zdrowotnych, czyli związanych z pandemią koronawirusa, będziemy rozmawiać. Przypomnę, że wczoraj Michał Dworczyk, odpowiedzialny za nie tylko aferę mailową, ale także program szczepień, informował o tym, że bardzo mocno wyhamowała dynamikę właśnie szczepień, no i że to jest powód do bardzo dużej troski, dlatego że jeżeli nie zaszczepi się wystarczająca liczba Polaków, no to będziemy mieli naprawdę ogromne ryzyko przyjścia czwartej fali, głównie pod znakiem tej wersji delta koronawirusa. W związku z tym dwoją się i troją politycy Zjednoczonej Prawicy, żeby zachęcić Polaków do szczepień właśnie. Stąd między innymi loteria, w której można wygrać pieniądze, hulajnogi, samochody. Nie wiem, czy ona przyniesie skutek. Bardzo jestem ciekawa, jaką państwo mają opinię na ten temat. No, niemniej w tej chwili niewiele ponad 30% Polaków zaszczepionych jest dwoma dawkami szczepionki. W związku z tym według ekspertów jest to absolutnie niewystarczająca liczba do tego, żebyśmy mogli czuć się bezpiecznie. Dlaczego tak się dzieje? Jak przekonać Polaków do szczepień? I czy regionalizacja ewentualnych lockdownów jest dobrym pomysłem? Bo pojawiły się takie pomysły w Ministerstwie Zdrowia. O tym między innymi z Bolesławem Piechą będziemy rozmawiać, ale oczywiście także o stricte politycznych sytuacjach, których ma dojść już w ten weekend. Bardzo gorący politycznie czas w tej chwili mamy. W sobotę odbędzie się konwencja Prawa i Sprawiedliwości. Będą wybory nowego, starego, rzecz jasna, prezesa PiS. O swoje stanowisko, delikatnie mówiąc, spokojny może być Jarosław Kaczyński, ale duże emocje wzbudza to, czy będzie kolejny wiceprezes, czyli Mateusz Morawiecki. Wiemy, że on już od dłuższego czasu szykowany jest właśnie do tego stanowiska, do stanowiska zastępcy Jarosława Kaczyńskiego. Przez długi czas to się nie udawało, ma się udać w sobotę. Pytanie tylko, czy zastąpi któregoś z dotychczasowych wiceprezesów, czy też zostanie stworzone dla niego kolejne stanowisko wiceprezesa, tak żeby pan premier Mateusz Morawiecki był w tej sprawie usatysfakcjonowany. To jest to, co dzieje się w Prawie i Sprawiedliwości, więc o tym z Bolesławem Piechą, a później dr Anna Materska-Sosnowska z Uniwersytetu Warszawskiego. Przeanalizujemy sobie wszystkie te sprawy, które dzieją się i jeśli chodzi o koalicję rządzącą, i jeśli chodzi o opozycję, bo na opozycję, a głównie w Platformie Obywatelskiej, także ogromne emocje. Wiemy, że Donald Tusk oficjalnie ma ogłosić swój powrót do czynnej, aktywnej polskiej polityki właśnie 3 lipca. Pytanie tylko, w jakiej roli? Dlatego, że z moich informacji wynika, że wszystko było ustalone już naprawdę dobrych kilka dni temu, do czasu, kiedy rękawicy Tuskowi nie postanowił rzucić Rafał Trzaskowski i nie zadeklarował, że jeżeli Borys Budka zrezygnuje z funkcji przewodniczącego Platformy, to on o to stanowisko będzie chciał zawalczyć. Czy panowie wczoraj się dogadali? Bo wczoraj odbyło się spotkanie Tusk-Trzaskowski-Budka, tego nie wiemy. Rzeczywiście politycy Platformy Obywatelskiej nabrali wody w usta albo sami, i to moim zdaniem jest bardziej prawdopodobna wersja, nic nie wiedzą. Musimy czekać. O 10 w sobotę powinniśmy się wszystkiego dowiedzieć. Pytanie, czy dowiemy się czegoś konkretnego, czy po raz kolejny padną tylko deklaracje ze strony Donalda Tuska o tym, że bardzo mocno wspiera Platformę i zrobi wszystko, aby odsunąć PiS od władzy. Czy potrzebne jest mu funkcyjne stanowisko, czy też niekoniecznie? Między innymi na ten temat z dr Anną Materską-Sosnowską, więc bardzo Państwa zapraszam na to spotkanie, a teraz zapraszam szczególnie na spotkanie z moim redakcyjnym kolegą, podporą działu opinii dziennika Super Express, Tomkiem Walczakiem, który już na Państwa czeka i właśnie między innymi o Platformie Obywatelskiej będziemy rozmawiać. To jeszcze raz oficjalnie. Tomasz Walczak, dzień dobry. Dzień dobry Państwu, witam Ciebie, Kamilo. Tomku, dzisiaj stawiamy taką tezę, że być może podział stanowisk w Platformie Obywatelskiej będzie wyglądał następująco. Donald Tusk premierem, Rafał Trzaskowski prezydentem, a Borys Budka no, być może szefem klubu parlamentarnego. Jak Twoim zdaniem jest to prawdopodobny scenariusz i czy on będzie skuteczny? No, to jest bardzo dobre pytanie. Który scenariusz jest dzisiaj prawdopodobny. Wszystko zależy od tego, jak panowie się tam między sobą dogadają. No te wczorajsze rozmowy z tego, co tam gdzieś słyszymy, niekoniecznie przyniosły efekt w postaci podziału tych łupów w Platformie Obywatelskiej. Więc pewnie musimy poczekać tak naprawdę do soboty, żeby się to wszystko wyjaśniło. Wspomniałeś o tym, że być może się nie dowiemy. I to też jest jeden z tych scenariuszy, kiedy po prostu ta trójka, Trzaskowski, Tusk, Budka między sobą się nie ułoży. Znaczy, wiadomo, że dziś, tak jak też wspomniałaś, tak naprawdę cała ta układanka ma znaczenie, zwłaszcza między Donaldem Tuskiem a Rafałem Trzaskowskim. Rafał Trzaskowski chyba nie za bardzo chciałby odgrywać rolę drugiego po bogu, być tłem dla Donalda Tuska, jeżeli on miałby zostać szefem Platformy dzisiaj.
więc rzuca tam rękawicę. On też do tej pory pełnił taką rolę nieformalnego przecież lidera Platformy Obywatelskiej w słabym Borysie Budce. No i jak stało na każdego ambitnego polityka, no rola druga planowania chyba nie bardzo mu już pasuje po tym roku od wyborów prezydenckich. Dość silną pozycję sobie zbudował w społeczeństwie jako tego właśnie nieformalnego lidera Platformy. No i co, przyjeżdża Donald Tusk, robi jakiś pucz wewnętrzny w Platformie Obywatelskiej, zabiera zabawki Rafałowi Trzaskowskiemu. No i tak czysto po ludzku rozumiemy przecież Rafała Trzaskowskiego i te jego emocje. To jest ciekawe tak naprawdę, że on bardzo wyraźnie rzucił tą rękawicę Donaldowi Tusku. Chociaż wspomniałeś, Tomku, przepraszam, że ci wejdę w słowo, ale powiedziałeś bardzo dobry i trafną moim zdaniem rzecz, czyli że przyjeżdża Donald Tusk i zabiera zabawki, bo to trochę dokładnie tak wygląda. Do tej pory Rafał Trzaskowski nie chciał startować w żadnych wyborach wewnętrznych w Platformie Obywatelskiej. On nie startował na przewodniczącego ani razu tak naprawdę. Tym kandydatem na prezydenta też został trochę z przypadku, no bo wiadomo, jaka ogromna wpadka była z Małgorzatą Kidawą-Błońską. To, że genialnie zrobił z punktu widzenia Platformy tę kampanię, to jest inna sprawa. Ale rzeczywiście on teraz postanowił zawalczyć o stanowisko przewodniczącego w momencie, kiedy tę zabawkę chce mu się zabrać. Wcześniej takiej woli w ogóle nie przejawiał. Słuchaj, to też trudno się dziwić Rafałowi Trzaskowskiemu. No, Platforma do tej pory no, jakichś fantastycznych rzeczy w polityce nie robiła. Sondaże raczej spadały Platformie niż rosły. No więc trudno spodziewać się, że ktokolwiek będzie chciał tą masę upadłościową przejmować. No Tusk chce. No Tusk chce, no bo szkoda mu pewnie Platformy, no, przecież jest jeden z ojców założycieli Platformy Obywatelskiej i przykro mu się ogląda to, co się z Platformą dzisiaj dzieje. A Rafał Trzaskowski, no cóż, Rafał Trzaskowski z jednej strony jedną nogą stał w Platformie Obywatelskiej, drugą już poza nią troszkę budując coś dookoła Platformy Obywatelskiej, taką mam wrażenie trochę też szalupę ratunkową dla siebie tworzył, gdyby rzeczywiście w Platformie mu nie wyszło albo nie wyszło w Platformie. No ale dziś rzeczywiście, kiedy ten blask, który bił od Rafała Trzaskowskiego, mógłby być trochę przytłumiony przez powrót Donalda Tuska, no to podejmuje tą walkę. No ja tak się zastanawiam, dokąd to zaprowadzi, tak, no bo to można powiedzieć za starym, dobrym westernem, ta partia jest za mała dla nas dwóch, więc rzeczywiście można wskazać, że tych dwóch silnych osobowości Platforma nie pomieści. I kto wie, czy Rafał Trzaskowski nie zrobi jakiegoś rozłamu. No jak się nieoficjalnie rozmawia z politykami Platformy, sam to robisz, więc pewnie doskonale wiesz, to oni obawiają się faktycznie tego, że powrót Tuska będzie oznaczał rozłam w Platformie Obywatelskiej. Z jednej strony tak bardzo oficjalnie wszyscy się cieszą, trzymają kciuki, twierdzą, że rzeczywiście Tusk bardzo mocno się może przydać, no bo doświadczenie, no bo autorytet i tak dalej, ale z drugiej strony już nieoficjalnie mówią, że tego się nie da pogodzić i że rozłam prędzej czy później nastąpi. Tak, no siłą rzeczy, nawet jeżeli jakiś traktat pokojowy zostanie podpisany między Donaldem Tuskiem a Rafałem Trzaskowskim, no to będzie tak naprawdę tylko zawieszenie broni, więc prędzej czy później panowie rzucą sobie się do garba. No wiemy, że kolegialne przywództwo w Platformie nigdy nie wypaliło i od czasu trzech tenorów w 2001 roku zawsze pojawiała się osoba, był to najczęściej Donald Tusk, który władzę brał po prostu dla siebie. Zresztą pamiętamy i styl zarządzania przez Grzegorza Schetynę Platformą Obywatelską, nawet Borysa Budki, więc tamte środowisko wokół szefa Platformy zawsze gdzieś tą władzę przejmowało. No i tam rzeczywiście no, tego kolegialnego przywództwa, takiego duumviratu, nawet triumviratu nie da się chyba zbudować. No więc siłą rzeczy gdzieś tam te ruchy odśrodkowe będą w Platformie Obywatelskiej. No i coś, co miało połączyć, zbudować na nowo Platformę Obywatelską, czyli powrót Tuska, może się okazać rzeczywiście czymś, to będzie tą Platformę jeszcze bardziej dezintegrował. No tak, może nie musi. Zobaczymy. Bardzo ciekawa sobota nas czeka. Swoją drogą bardzo symboliczne będzie wejście Tuska na scenę Platformy Obywatelskiej. Dokładnie 20 lat po tym, jak w Hali Oliwii była Platforma Obywatelska zakładana. Tomku, niestety musimy przyspieszyć i jeszcze jedno słowo o wariancie Delta, już teraz nie politycznie, choć te szczepienia z polityką się łączą, bo politycy Zjednoczonej Prawicy głównie bardzo mocno apelują i proszą Polaków o to, aby się szczepić, przed głównie wariantem Delta, bo przed tym teraz jest strach bardzo duży. No tak, no widzimy, że po pierwsze ten dobrowolny system szczepień gdzieś już swoją wydolność traci, no więc już trochę desperacko rządzący zaczynają wszelkimi możliwymi sposobami zachęcać tych, którzy szczepić się nie chcą, żeby jednak z tych szczepionek skorzystali. No wiemy, że szczepionki, które są dostępne w Polsce, czy AstraZeneca, Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson, one wszystkie są skuteczne wobec wariantu Delta, więc jeżeli ktoś boi się tego wariantu, no to powinien jak najszybciej się zaszczepić, do tego zachęcamy. No ale jest też pytanie polityczne, co zrobić, żeby jednak tych zaszczepionych było więcej. Pamiętamy
jeszcze niedawno Jarosław Kaczyński mówił o tym, że być może trzeba będzie zaryzykować politycznie i coś bardziej tutaj zafundować. To znaczy pewnie obowiązkowość szczepień. Ja myślę, że to jest przed nami, bo jeżeli rzeczywiście chcemy ratować życie i zdrowie Polaków, jeżeli chcemy pozwolić, żeby gospodarka normalnie funkcjonowała, no to potrzebujemy jak najwięcej zaszczepionych osób, a jeżeli chętnych nie ma, no to być może ten obowiązek należy prowadzić. Ciekawe, czy rzeczywiście zaryzykują politycznie. Nie sądzę, szczerze mówiąc nie sądzę, ale Bolesława Piecha o to zaraz zapytamy. Tomku, bardzo ci dziękuję za tą rozmowę i za to spotkanie. Dobrego dnia ci życzę, pewnie się jeszcze później będziemy słyszeć, prywatnie i zawodowo. Także dobrego dnia. Tak jest, a państwu życzę miłego weekendu, do zobaczenia. Dzięki, do zobaczenia, to był Tomek Walczak. Już za chwilę Państwa gościem Bolesław Piecha z Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister zdrowia. Rozmawiać będziemy oczywiście o kwestiach szczepień, ale nie tylko. Ale zanim przejdziemy do rozmowy, to przypomnijmy sobie, co wczoraj właśnie o kwestiach szczepień, o kwestiach dalszej konieczności zachowania dystansu społecznego mówił Michał Dworczyk i doradca premiera w tej sprawie profesor Horban. Cały czas tworzymy nowe formy zachęt. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu będziemy mogli ogłosić, że zakończyliśmy nasze negocjacje z POZ-ami i POZ-y w takiej nowej formule dotarcia do pacjentów jeszcze aktywniej włączą się w program szczepień. Przypomnę, że do tej pory z 10 tysięcy placówek mniej więcej połowa była w to zaangażowana. No chcemy, żeby to się zmieniło, ale doprecyzowujemy to. Nie ma w tej chwili żadnych rozmów i w żadnym kraju nie ma wprowadzonych rozwiązań dotyczących przymusu szczepienia. WHO też takich zaleceń nie wydaje. Jeżeli chodzi o zdejmowanie maseczek, to po pierwsze my jesteśmy zaszczepieni w pomieszczeniach zamkniętych, po drugie jesteśmy w odległości, tak jak przekazano, 1,5 metra co najmniej. W związku z tym to jest dopuszczalne w przypadku osób zaszczepionych. Natomiast zresztą z decyzjami dotyczącymi zniesienia tego typu obowiązku czy zaleceń, myślę, że należy poczekać jednak do rozwoju sytuacji, zobaczenia, czy ta liczba zakażeń będzie u nas rosła. Gościem Ekspresu Biedrzyckiej dziś Bolesław Piecha, Prawo i Sprawiedliwość, były wiceminister zdrowia. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Panie ministrze, czy pan, zapytam wprost, jest zwolennikiem tego rozwiązania dotyczącego obowiązku szczepień przeciw COVID-19? No sądzę, że to jest ostateczność, ale należy to rozważać. To nie jest tak, że się o tym nie dyskutuje ani w Polsce, ani w innych krajach europejskich. Dyskutuje się. Natomiast decyzje co do wprowadzenia tego typu rozwiązań pewnie są przed nami. Mhm. Mam nadzieję, że do nich nie dojdzie, ale to wymaga oczywiście ogromnej pracy nie tylko rządu, ale nas samych, również na poziomie samorządów, na poziomie zakładów opieki zdrowotnej, czyli przychodni, szpitali, żeby jednak przekonywać do tego, żeby się zaszczepić. Duży krok do przodu moim zdaniem, aczkolwiek na początku były pewne problemy, z tego, co są różne doniesienia z lotnisk, są problemy, to może stanowić ten tak zwany paszport, albo lepiej certyfikat szczepień, bo on troszeczkę wymusi, tak, wymusi, to prawda, chęć do zaszczepienia się, żeby po prostu jakby ułatwić drogę podróżowania, a wielu z nas i tych prostych, i tych bardziej światłych ludzi ma taki pierwiastek podróżowania i zwiedzania i to może ułatwić. Na dzisiaj należy to rozważać, aczkolwiek jest to bardzo poważna sprawa i pewnie wyjątkowo niełatwa. I musiałyby takie decyzje jednak zapaść na poziomie Unii Europejskiej, a nie w konkretnym kraju, bo wzbudziłoby to ogromne, ale ogromne kontrowersje, nie tylko społeczne, ale również prawne. Tylko pytanie, czy to może zapaść na forum Unii Europejskiej? W tym kontekście pytam, że no, ten poziom zaszczepienia społeczeństwa jest zupełnie różny w rozmaitych krajach. W związku z tym podjęcie wspólnie takiej decyzji raczej no, jest mało prawdopodobne. Myślę, że to już poszczególne krajowe rządy powinny o tym decydować. Panie redaktor, czy on jest aż tak różny, tego nie wiem. No, wszyscy gdzieś tam balansują około 50
55%. No my balansujemy w okolicach 30 i to jest różnica jednak. Wiemy, że nie, mamy 40 z hakiem, jeżeli chodzi o podwójną dawkę w tej perspektywie najbliższej pewnie około 50. Nie, no 30 kilka jest, jeśli chodzi o podwójną dawkę. Natomiast nie jest to jakby sprawą oczywistą, czy jest, nie jesteśmy w żadnej czołówce, ale poza Wielką Brytanią wszyscy gdzieś mniej więcej się tak w tej średniej stawce plasujemy. Taka decyzja mogłaby zapaść. Wielka Brytania w Unii Europejskiej nie jest, ona jest tym takim wyjątkiem. Natomiast we wszystkich krajach spotykamy jakiś taki spadek, ogromny spadek entuzjazmu do szczepień. No on wynika też z sytuacji epidemiologicznej. Ta pandemia siadła, co nie znaczy, że się nie odrodzi. Odrodzi się w innym wymiarze, ale pewnie zostawiła taki psychiczny ślad, że musimy pamiętać, lockdown. Lockdown był nieprzyjemny dla wszystkich, był destrukcyjny nie tylko dla życia społecznego, nie tylko dla życia kulturalnego, nie tylko dla towarzyskiego, ale również dla życia gospodarczego. Mówi pan, że obowiązek szczepień to jest ostateczność, którą jednak trzeba rozważać, więc zastanawiam się, co według pana, rzecz jasna, byłoby takim momentem, taką sytuacją, w której jednak trzeba by było tę ostateczność wprowadzić w życie? No ja sądzę, że będziemy mieli na to odpowiedź dziś mniej więcej za 2-3 miesiące. To jest kwestia pewnego rozluźnienia, bo takie mamy nie tylko w Polsce, ale w Europie rozluźnienia różnego rodzaju obostrzeń. One są raczej w takich miękkich zapisach, miękkich zaleceniach, ale cały czas są obecne w prawie. Nie żadna ustawa jakby nie skończyła się samoistnie i się nie rozpłynęła w powietrzu. Wszystkie tam są zapisane. Wydaje mi się, że koniec wakacji, początek normalnego roku szkolnego, czyli ten wrzesień, październik, to będą najważniejsze obserwacje, które będziemy obserwować nie tylko u nas w Polsce, ale również w Europie. Jak będzie się zachowywać trzecia fala? Czy ona będzie wypłaszczona? Przypominać troszeczkę, czwarta, przepraszam pana, czy ona będzie wypłaszczona i troszeczkę przypominać to, co zwykle mamy z sezonową grypą, z tym głównym składnikiem koronawirusa. Ja nie mam tutaj wątpliwości, że on z nami zostanie. Zresztą mówię to od ponad roku, że ten koronawirus jest w pewnym miksie wirusów w naszym tutaj europejskim i nie tylko europejskim, ale światowym otoczeniu i zobaczymy, co się wtedy będzie działo. Mam nadzieję, że ilość tych zaszczepionych plus tych, których przechorowało, aczkolwiek zawsze bardzo poważnie poddaje wątpliwość tą rzeczywistą ilość preferowanych. Ona może nie jest wcale taka wysoka, jak co niektórzy matematycy twierdzą, bo gdyby to było 6-10 razy ilość tych zarejestrowanych do przechorowanych, to byśmy mieli już odporność stadną, a to przecież prawdą nie jest. To nie jest prawdą i to pokazują inne kraje, akurat w tej fazie epidemii nie Polska, bo Polska ma bardzo stonowane, bardzo spokojne, bardzo niskie wskaźniki zachorowań przy dość znacznej ilości testów. W Ministerstwie Zdrowia podobno, według wielu ekspertów, powstają bardzo rozsądne plany tego, żeby w razie czego w trudnej sytuacji zregionalizować kwestię lockdownu, ale już nie w zależności od liczby przypadków, tylko w zależności właśnie od poziomu, od procenta wyszczepionych osób, zaszczepionych, to ładniej brzmi. Czy pana zdaniem to jest dobry pomysł i czy to rzeczywiście byłoby skuteczne i czy to spowodowałoby na przykład odciążenie szpitali w tych regionach, gdzie zagrożenie w tej chwili przenoszeniem tego wirusa, czy właściwie ciężkim jego przechodzeniem jest dobrą koncepcją, słuszną koncepcją? Ta regionalizacja obostrzeń? Ja myślę, że jeżeli chodzi o szpitale, to generalnie dojdziemy do pewnego poziomu bezpieczeństwa, który będziemy utrzymywać w nadmiarze, ale będziemy utrzymać, dopóki nie zostanie odwołany stan epidemii czy zagrożenia epidemiologicznego. W Polsce nigdy nie było tak dużo oddziałów zakaźnych, jak w tej chwili jest miejsc, nawet przy tym niskim poziomie epidemii, jakich jest miejsc przygotowanych dla chorych na COVID. Czy to regionalizować? Polska nie jest krajem federalistycznym, więc wcale to nie będzie łatwe. Też nie bardzo wiem, jak stosować różnego rodzaju kordony sanitarne, koło miast, miasteczek, gmin i tak dalej. Nie wiem też, jak można gdzieś tak bardzo asymetrycznie, a tu zamknąć, powiedzmy, restaurację, a mniej więcej za rogiem, w innym powiecie, nie zostawić otwarte. Te rozwiązania mogą być rozwiązane, ale są chyba bardzo trudne i to nie są Niemcy, gdzie mogą prowadzić politykę landową, ale i tak wiemy, że w tych landach podejmowali różne decyzje, najwięcej pretensji o politykę w landach miała kanclerz federalna Merkel. Nie słuchali. Czyli rozumiem, że pana zdaniem ten pomysł nie będzie skuteczny raczej, tak? Trudne, no, trzeba wszystko rozważać, ale moim zdaniem do wprowadzenia chyba bardzo trudne. Panie ministrze, dlaczego Polacy nie chcą się szczepić? Jak pan sądzi?
I to jest taka tendencja chyba ogólnoświatowa. Ja nie widzę społeczeństwa, które chętnie się szczepi w całości. Bardzo dużo mamy dostępu do różnego rodzaju fake newsów, nowości, różnych opinii. Właściwie gdyby spytać przeciętnego Polaka, co wie o koronawirusie, to pewnie mimo iż tych informacji było codziennie dziesiątki, jeżeli nie setki, był tym bombardowany, to niewiele powie. Jeżeli powie, to będzie to zależało od tego, czy setknął się z tym, kto zmarł, czy zetknął się z tym, kto bardzo ciężko przechorował, czy też nie przechorował. I wtedy miał różne zdanie. No i oczywiście w dobie jednak tak publicznych dostępu do różnego rodzaju informacji jest jednak ten cień antyszczepionkowców. A tu się podważa zawsze, czy ta szczepionka szkodzi, a czy ma działanie niepożądane, a jeżeli te działania niepożądane, to jakie? No my przypominamy, że jakby była osoba, która zachorowała na zakrzepowe zapalenie naczyń krwionośnych i tak dalej, czyli tę chorobę zakrzepowo-wykrzepową i od razu stwierdzono, że ona była po szczepionce, to szczepionka to spowodowała. To jest bardzo silna reakcja alergiczna, która może to wywołać, jasne, ale nikt nie stwierdził, że to było związane z przeszczepieniem koronawirusa, a wszystkie media na pierwszych stronach miały tego newsa, prawda? I to była jedna osoba, nie wszystkie. Miliony szczepionych. I to oddziaływuje na nas. I nie wiem dlaczego. Z jednej strony jest to lęk. Tą szczepionką znam taką osobę, która mówi, że jest uczulona i ona w związku z tym się boi. Ja mam żonę, która jest uczulona bardzo silnie na orzech i nic się nie stało po szczepionce. Więc trzeba po prostu iść do lekarza, porobić badania, jeżeli trzeba i się po prostu zaszczepić. Nie umrze się tak od razu. To bardzo duża sztuka umrzeć po szczepieniu. Wyjątkowo łatwa i się nie zdarza często albo prawie wcale. Natomiast no, przekonywanie w tym takim adlerze, a mnie się uda, bo to też to jest taka konwencja, a w zasadzie co mnie obchodzą starzy ludzie, oni umierają, nie ja. No, to jest nie do końca, niestety. Wydaje mi się, że to jest oczywiście nieuzasadnione. Ja to nazywam takim troszeczkę ludzkim cwaniactwem, ono w Polsce jest obecne. Dostałem na ten temat wiele różnych nieprzyjemnych bardzo w poczcie parlamentarnej różnych opinii, bardzo nieprzyjemnych łącznie z zagrożeniami, ale tak jest. Coś, mamy taki pierwiastek anarchizmu gdzieś, no i go również tym manifestuje. Jeśli to pana pocieszy, jak ja się pochwaliłam szczepieniem na swojej stronie na Facebooku, także dostałam bardzo dużo nieprzychylnych, delikatnie mówiąc, komentarzy, pogróżek i wiadomości, więc coś takiego faktycznie w naszym społeczeństwie istnieje. Ale dobrze, skoro już pan poruszył kwestię poczty, panie ministrze, to ja chciałam jeszcze zapytać o jedną rzecz. Czy pana zdaniem afera mailowa wyjaśniona jest w sposób wystarczający, a tak naprawdę czy w ogóle jest wyjaśniona? Czy podoba się panu ten sposób obrony przyjęty przez pana kolegów ze Zjednoczonej Prawicy? Na zasadzie nic się nie stało, a jeżeli ktoś w ogóle ma czelność o to pytać, to wpisuje się w narrację rosyjską. Czy pana zdaniem to jest w porządku? Nie będę oceniał tej narracji, o której pani powiedziała, bo to jest pani opinia. Nie. Odsłuchania tych głosów. Tak, to jest. To nie jest moja opinia. Ja przytaczam, co mówią pana koledzy. To tak, no to muszą jakoś anonimowo mówić, bo ja tego nie przetoczę w ten sposób. To jest poważna sprawa. Ja wiem, jak to jest zaatakowanie skrzyniek pocztowych. Będą w Europarlamencie, miałem taką skrzynkę zaatakowaną. Pewnie nikt tam nie wyciągnął jakichś specjalnie tajnych informacji, aczkolwiek były różnego rodzaju projekty, poprawki, które gdzieś tam mogły przecieknąć i gdzieś te grupy lobbystyczne mogły się do nich przystosować, stosować odpowiednie akcje medialne po to, żeby się przeciwstawić takim poprawkom. To jest jasne. Natomiast to jest sprawa poważna. Wydaje mi się, że pewne procedury musimy wyciągnąć z tego. To po prostu skrzynki pocztowe najwyższych osób państwa muszą być odpowiednio pilnowane. To nie jest afera tylko, która nas dotknęła, dotykała wiele osób. Źródłem tej afery to są jednak zespoły hakerskie, prawdopodobnie z dużym prawdopodobieniem, będą podpięte pod ośrodki wywiadowcze. No ale panie ministrze, Wirtualna Polska, na której skrzynkę założoną prywatną miał Michał Dworczyk, powiedział, że nie doszło do żadnego włamania, panie ministrze, tylko przez login i hasło normalnie było logowanie. Więc nie możemy mówić o żadnym włamaniu hakerskim. Ale to też jest włamanie, bo jeżeli ktoś wchodzi z podrobionym kluczem do mojego domu, to znaczy to nieusprawiedliwe, bo to jest takie samo włamanie. Tylko pytanie, skąd to hasło znał, prawda? Bo ja też pytam nie przez przypadek, dlatego że pojawiła się informacja, że także nad sejmową pocztą e-mail Michała Dworczyka ktoś mógł przejąć kontrolę. Pojawiły się informacje, że do
uzyskano do niej dostęp już po wybuchu afery e-mailowej związanej z tą prywatną skrzynką. O tym pisze także Telegram, no i sprawa wydaje się zataczać coraz szersze kręgi. W związku z tym ja wracam do mojego pierwotnego pytania, panie ministrze, bo ja już nie chcę teraz tracić czasu na to, czy te maile są prawdziwe całkowicie, czy tylko po części. Chodzi mi o to, że opinia publiczna tak naprawdę nie uzyskała żadnych informacji w tej sprawie. Pan wspomniał o tym, że my nie pierwsi zostaliśmy zaatakowani. Okej, pamiętamy, zaatakowano nawet skrzynkę Hillary Clinton. Tylko jaka była wtedy reakcja? Wtedy była pełna informacja dla opinii publicznej i była publikacja kilku tysięcy jej maili po to, żeby obywatele mieli wgląd do tego, jakie informacje mogły zostać, no, w cudzysłowie, zhakowane. To tą publikację przekazała telewizja Fox, zdecydowanie opozycyjna w stosunku do Hillary Clinton, a Hillary Clinton się broniła w jakiś tam sposób inny czy nie. To jest sprawa poważna, takich włamań nie powinno być. Wydaje mi się, że to jest sygnał dla służb, które są odpowiedzialne za nasze cyberbezpieczeństwo, po to, żeby chronić tą część elektroniczną najważniejszych osób w państwie, ale również nas, ponieważ tam są różne informacje w naszym dzisiaj dosie, tym informacyjnym, tym cyfrowym, i chcemy się też czuć bezpiecznie. Chcemy, żeby od czasu ale to do czasu proszę przestrzegać procedur, panie ministrze, skoro państwo chcą się czuć bezpiecznie. Tak, no, uważam, że trzeba przestrzegać procedur, czyli, czy, trzeba zmieniać. Dobrze, to ja chcę usłyszeć od pana jedną rzecz. Ja chcę jedną rzecz od pana usłyszeć. Czy pana zdaniem błędem Michała Dworczyka było to, że korzystał z prywatnej skrzynki w takich sprawach? Tylko tyle. Uważam, że to było niefortunne zdarzenie i być może no, pewnie już tego błędu nie popełni. Sądzę, że pewne grupy osób decyzyjnych powinny być uzbrojone w inne skrzynki pocztowe, gdzie dostęp do informacji jest zdecydowanie lepiej chroniony, aczkolwiek nie zagwarantuje mi pani, że w sposób pewny. To na pewno. Panie ministrze, kolejna sprawa. Jutro dość ważny dzień dla polskiej polityki, dla Prawa i Sprawiedliwości, dla Platformy Obywatelskiej jako takiej, ale od PiSu chciałabym zacząć. Czy pana zdaniem premier Mateusz Morawiecki zostanie nowym wiceprezesem partii? Oczywiście ta sprawa, my musimy patrzeć na procedurę. To jest Kongres Prawa i Sprawiedliwości roku przesuwany z powodu epidemii. Ważne zdarzenie w naszej partii, 1600 delegatów, bardzo ważne decyzje, przede wszystkim decyzja o wyborze prezesa. Prezesem i kandydatem moim, co tu będę ukrywał, jest Jarosław Kaczyński. No to chyba każdego. Nie jest żadna wazelina. Ja po prostu dość chłodno oceniam to, co się dzieje w polityce. Druga sprawa to jest wybór Rady Politycznej. Ta Rada Polityczna również zgodnie ze statutem składa się z tych członków stałych, którzy są parlamentarzami z tych dobranych. Potem będzie niewątpliwie jeden z najważniejszych, bardzo kontrowersyjnych i trudnych dokumentów, jakim jest zmiana statutu partii. Natomiast dopiero na następny dzień będzie wybór wiceprezesów i tak dalej, ponieważ to jest już to już jest w kompetencjach Rady Politycznej, a nie samego Kongresu. Tak, uważam, że pan Mateusz Morawiecki powinien zostać wiceprezesem partii. Jest przecież premierem, jest przecież dobrym premierem i uważam, że na te czasy, które mamy dzisiaj, jest chyba najlepszym premierem z możliwych. Porusza się nieźle w polityce gospodarczej, jest młody, ale energiczny, bardzo jest w wielu miejscach, potrafi szybko reagować, a to od szefa, od przywódcy, wiceszefa partii jest oczekiwane. Jest to polityk też młodego pokolenia, jest garantem, problemy, że przeprowadzi naszą partię bez konieczności sprowadzania Tuska na białym koniu. Problemy w polityce międzynarodowej, problemy w Unii Europejskiej, problemy z krajami bałtyckimi, problemy z Czechami, problemy z wprowadzeniem chociażby pierwszych ustaw z Polskiego Ładu do Polskiego Sejmu, problemy z aferą mailową. Ostrożna byłam w tej ocenie. Tego mu nie odmawiam. No dobrze, to jest pana ocena, ja w nią nie wnikam. Tak naprawdę najważniejsza jest ocena wyborców. Ale sądzi pan, że Mateusz Morawiecki będzie kolejnym wiceprzewodniczącym, czy zajmie czyjeś stanowisko? Czy będzie zmiana statutu polegająca na rozszerzeniu tego ciała zarządzającego Prawem i Sprawiedliwością? Przyznam się szczerze, że ja oczywiście znam te propozycje do zmiany statutu. Mm-hmm. Wydaje mi się, że i liczba wiceprzewodniczących partii zostaje utrzymana. Natomiast tam są inne bardzo ważne sprawy dotyczące organizacji struktur partyjnych. Wydaje mi się, że Prawo i Sprawiedliwość od momentu ustalenia statutu, a było już to prawie 20 lat temu, wymaga pewnej renowacji, pewnej restytucji i sądzę, że ta nowa zmiana władz partii, podziały na regiony, podziały na odpowiednimi kompetencjami, tknie nową siłę, to po pierwsze, a po drugie ja jestem człowiekiem, widać siwy głos, więc muszę też powiedzieć, że każda partia musi dbać o tych, którzy są w drugim, trzecim szeregu, ale mają jeden atut. Mają 20-30 lat mniej niż ja. Nie da się zrobić no, trzeba sobie wychować żywego organizmu, jeżeli nie ma się
przewidywalnego sposobu odmłodzenia. Panie ministrze, ile to jest większość w Sejmie? Ilu trzeba mieć posłów, żeby mieć większość w Sejmie? To jest każdy o formalną większość pytam. O jeden głos więcej od głosów przeciwnych. No właśnie, czyli 231, bo mamy 460. Dlaczego prezes Kaczyński wczoraj ogłosił, że Zjednoczona Prawica znów ma większość? Bo wrócił pan Kołakowski i macie 230 posłów. Jak żywo nie jest to większość formalna? Wie pani, to jest większość. Mnie o tym, nie, pani to nie jest większość. Wie. Pani też o tym doskonale wie. O tym doskonale wiedzą posłowie opozycji. Wiedzą wszyscy. 230 to nie jest większość, panie ministrze. Na dzień dzisiejszy złamanie głosowania Zjednoczonej Prawicy może polegać tylko na jakiejś drobnej pomyłce. Ale to panie ministrze, to tak pan do mnie mówi, jakby teraz było tak, że państwo mają większą połowę. No połowy są równe. 30 członków w klubie. Natomiast są też ludzie stowarzyszeni. Ja przypominam, że w 2005 ale niepewni. Roku też mieliśmy większość, ale pozaparlamentarną, sejmową tak zwaną, która nas popierała i składała się z LPR-u i Samobrony, zanim weszli do rządu, bo pewnie tego ludzie nie pamiętają. I rząd pana Marcinkiewicza powstał jako rząd niby mniejszościowy, a jednak mający większość w Sejmie. Więc proszę tą arytmetyką nie zamulać ludziom głowę. Niech opozycja pokaże, nie, że wygrywa. Panie ministrze, z całym szacunkiem, ale jeżeli ktoś tu wyborcom zamula głowę, to był to wczoraj prezes, twierdząc, że jest ponownie większość. Nie ma większości, ponieważ formalnie jest 230. A doskonale pan wie, że ja rozumiem oczywiście te koła i kluby, które ewentualnie mogą lub ale nie muszą was popierać, więc to nie jest stabilna większość, tylko o ustalenie tego faktu po prostu mi chodziło. Panie ministrze, to już na koniec bardzo krótko. Czy pan osobiście obawia się powrotu Donalda Tuska do polskiej polityki i uważa, że to będzie no, jakiś tam jednak poważny problem dla Prawa i Sprawiedliwości? Ja myślę, że może być to dla Prawa i Sprawiedliwości jedynie wezwanie, apel do uporządkowania systemów, swojej działalności, lepszy przekaz, większa zwartość. Natomiast nie przeceniałbym w żadnym wypadku powrotu Donalda Tuska do kraju. Ja byłem na obczyźnie 5 lat i wiem, jak się Polska oddala z profesorów w Brukseli. Dla Donalda Tuska jest to znacznie więcej. To po pierwsze. I to, że ma jakiś doradcy, że ma telefony, że ma maile, że mu ktoś tam, mówiąc kolokwialnie, suszy głowę, co to w Polsce się dzieje, nie ma znaczenia. Był w całkiem innej polityce, z całkiem innym problemem. Zakładam, że był oczywiście zaangażowany w te działania europejskie, więc miał głowę zajętą całkiem innymi sprawami. Ja sądzę, że jest to największy problem, to jest dla Platformy, oraz ogromny problem dla tak zwanej opozycji pozaparlamentarnej, czyli Szymona Hołowni. Zobaczymy, co będzie. Nie prowokuje, ani nawet nie prorokuje, żeby były jakieś wysokie wzrosty notowań Platformy. No ale jednak przyznaję, że dla pana partii to będzie jakieś wyzwanie. Na fale jest jednak na linii pochyłej, na równi pochyłej, zjeżdża i Donald Tusk, z całym szacunkiem dla Donalda Tuska, dla jego osiągnięć jako przeciwnik polityczny, to podkreślam, niestety on Platformy Obywatelskiej nie uratuje. Ale mówi pan, że dla PiSu jest wyzwaniem poniekąd. Zawsze wezwanie mobilizujące do lepszej działalności jest dobre i, nie, i ono jest, każde jest dobre takie działanie, więc sądzę, że mamy ład. Nowy Polski Ład. Mamy z jednej strony duże zadania dotyczące wykorzystania funduszy i tych europejskich, i tych naszych, na odbudowę po pandemii. No i jednocześnie tym elementem jednoczącym, czy bardziej wymagającym na nas, wymuszającym różnego działania, może być to, co dzieje się na prawicy, to na stronie opozycyjnej, a głównie to jest powrót Tuska, który ani królem Europy, ani na białym koniu nie przyjedzie. Wróg wspólny bardziej jednoczy. To dla was bez wątpienia dobra informacja. Pytanie na jak długo? Bardzo dziękuję za to spotkanie. Bolesław Piecha, Prawo i Sprawiedliwość, były wiceminister zdrowia. Dobrego dnia. Dziękuję wzajemnie. Państwa gościem już za chwilę, bardzo cieszę się na to spotkanie, dr Anna Materska-Sosnowska z Uniwersytetu Warszawskiego. Nie przedłużając, oczywiście będziemy rozmawiać o tym absolutnie upiornym politycznie weekendzie, który nas czeka. I Platforma Obywatelska Konwencja, i Prawo i Sprawiedliwość Kongres. Wiele rzeczy na pewno będziemy mieli okazję obserwować. Między innymi to, w jakiej roli, czy w ogóle w jakiejś konkretnej, do polskiej polityki wróci Donald Tusk. Wczoraj bardzo ciekawy scenariusz przedstawił Włodzimierz Cimoszewicz. Jestem ciekawa, jak pani doktor oceni prawdopodobieństwo jego realizacji. Posłuchajmy, a już za chwilę spotkanie z panią doktor Materską-Sosnowską. Widzę, jak atakowany jest Donald Tusk. To znaczy, że w obozie PiSu panuje mega przestrach, że Donald Tusk za
zapowiedział swój powrót. Więc myślę, że te cytaty polityków PiS-u to taki urzędowy spin, który dostają gdzieś tam SMS-ami, a tak naprawdę są przerażeni. Mhm. A najbardziej przerażony jest Jarosław Kaczyński, bo tyle razy od Donalda Tuska dostawał srogą lekcję polityki, że chyba boi się powtórki. A wie pan, że jest remis dokładnie 8-8, jeżeli chodzi o wygrane wybory między Platformą a Prawem i Sprawiedliwością, więc o tej liczbie srogich lekcji to tak ostrożnie. Panie redaktor, więc będzie dogrywka i wygramy tą dogrywkę. Na pewno on nie zaszkodzi sprawie, która powinna w moim przekonaniu łączyć opozycję demokratyczną. Byłbym nieco zaskoczony, gdyby on rzeczywiście aspirował do roli przewodniczącego Platformy. Nie bardzo rozumiem, po co mu to jest potrzebne do wygrania z PiS-em, po co mu są te wszystkie codzienne, organizacyjne sprawy partyjne. Powinien być ogłoszony pomysł polegający na tym, że Tusk powinien zostać kandydatem opozycji na premiera. I Tusk powinien uzyskać najpierw mandat ze strony Platformy, mhm. później zabiegać o rozszerzenie i wzmocnienie tego mandatu w innych środowiskach politycznych i społecznych do tego, żeby prowadzić rozmowy na temat stworzenia koalicji wyborczej, która byłaby jednocześnie koalicją rządową. Z góry by się to przesądzało. Gdyby mu się udało uzyskać szerokie poparcie, to oczywiście jest ryzykowne. Ja mam pełną świadomość tego. Gdyby mu się udało uzyskać takie poparcie, on mógłby za powiedzmy pół roku stworzyć coś w rodzaju rzeczywistego gabinetu cieni, do którego mógłby wyznaczyć w porozumieniu ze wszystkimi partnerami mhm. politycznymi i społecznymi osoby o niekwestionowanym autorytecie, górujące zdecydowanie nad obecnymi członkami rządu, mógłby w ten sposób z jednej strony wzmocnić tę ofertę polityczną, z drugiej strony uniknąć po, wierzę w to, wygranych wyborach, uniknąć wszystkich tych korowodów związanych z tworzeniem koalicji rządowej. I bardzo mi miło, doktor Anna Materska-Sosnowska, politolog, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Jak pani zdaniem realny jest ten przedstawiony przez Włodzimierza Cimoszewicza scenariusz, który można skrócić w kilku słowach pod tytułem Donald Tusk, kandydatem na premiera Zjednoczonej Opozycji? Zanim do tego dojdzie, to trzeba wygrać wybory, a żeby wygrać wybory, to trzeba mieć kim wygrywać te wybory. Taki pomysł oczywiście byłby dobrym scenariuszem i na pewno nie można odmówić premierowi Cimoszewiczowi dużego doświadczenia politycznego. I ja rozumiem jego obawy, po co Tuskowi partia i ta codzienne takie zabieganie o tą rzeczywistość. Użeranie się, nazwijmy po imieniu, tak jest. To tak. Ale myślę, że bez tego nie da się przeprowadzić planu dalszego i dojść do celu, jakim jest wygranie wyborów przez żadną partię. Partia musi mieć lidera, musi mieć silne, może nie tyle silne, musi mieć przywództwo, które bardzo wyraźnie mówi, w jakim kierunku i po co się idzie. I trudno jest to przeprowadzić bez właśnie takiego zaplecza politycznego, bo trzeba zwrócić uwagę na to, że Tusk nie wraca do końca z własnej woli. Ja to tak odczytuję, ja to tak odbieram, tylko wraca w momencie, kiedy sytuacja w Platformie jest naprawdę napięta, kiedy te podziały są na tyle widoczne i na tyle niebezpieczne, że mogą doprowadzić do rozpadu, jakby nie było ciągle największej partii i koalicji opozycyjnej. I rozumiem, że po to wraca, żeby temu zapobiec. Jeżeli tak, no to musi tę partię poukładać, musi ją poskładać. To nie jest w moim przekonaniu i w moim widzeniu tego wszystkiego, to nie jest tak, że mu się znudziła Europa i wraca do Polski, tylko no faktycznie ten taki co najmniej dualizm, jak nie triumvirat w Platformie już jest bardzo widoczny. I teraz pytanie, jak to poukłada? Czy poukłada faktycznie, że będzie takim do użerania się również mhm. przewodniczącym, czy jednak bardziej będzie twarzą, a sekretarzem generalnym będzie ktoś i od tej brudnej Pani doktor, to podsumowując ten wątek, jeśli pani pozwoli, rozumiem, że według pani Tusk bez stanowiska szefa raczej nie będzie skuteczny. Musi mieć jakiś wpływ na partię, tak? Jeżeli głównym celem jego jest poskładanie partii, no to musi mieć instrumenty do tego składania. Jeżeli nie jesteś szefem, tylko co? Jesteś dobrym wujkiem? Mm-hmm. Jesteś no czyli musi być szefem. Z tego.
musi w jakiś sposób, musi, nie wiem, czy to ma będzie PO przewodniczącego, czy wymyślą nową strukturę, nie sądzę, jednak myślę, że to pójdzie właśnie przez tego pełniącego obowiązki, musi mieć instrumenty do zarządzania partią. I teraz pytanie, jak w tym kontekście odczytuje pani no, ten zaskakujący dość dla wielu ruch Rafała Trzaskowskiego, który przedwczoraj powiedział, jeżeli Borys Budka rezygnuje, to ja chcę się ubiegać o stanowisko przewodniczącego partii. Czym to się pani zdaniem skończy? Ale co jest w tym zaskakującego? Do tej pory Trzaskowski nie wykazywał zainteresowania bycia przewodniczącym Platformy Obywatelskiej. Zaczął je wykazywać, kiedy pojawił się Donald Tusk. Bardzo dobrze, czyli to jest po pierwsze sygnał, że gra na Platformę, a nie przeciwko niej, czyli wszystkie te ruchy, które są wykonywane, są dla Platformy, no to są, to jest dobra wiadomość. No, trudno, będąc politykiem i ubiegając się o różne stanowiska, no nie wykazać takiego, tak, staję na ringu i będę walczył o partię. No to byłoby fatalne, gdyby w ogóle nie było takiego sygnału. Więc po pierwsze, to nie jest zaskakujące. Po drugie, rozumiem, że to też jest pewien element gry negocjacyjnej. To wczorajsze nieporozumienie się panów, tylko właśnie rozmowy zakończyły się kolejnymi rozmowami. No to jest taki rytuał, który trzeba przejść. No gdyby wszystko, przyjeżdża Tusk, mówi, słuchajcie chłopaki, teraz robimy tak i tak, no to znaczy, że w ogóle cały ten ich czas pracy no był po nic, na nic. No nikt sobie na to nie może pozwolić. No poza tym też Tusk wraca do pewnej rzeczywistości, do pewnego już układu i tutaj to porozumienie, jeżeli chcą mieć partię dalej wspólną, musi nastąpić. Czy będą negocjować i to nastąpi jutro, czy to nastąpi dzisiaj wieczorem, szczerze mówiąc absolutnie... Jutro o godzinie 10 to oni już muszą wyjść i ogłosić, jaki mają plan, bo wydaje mi się, nie wiem, czy pani się ze mną zgodzi, że jeżeli tego nie zrobią, no to już będzie śmieszniejsze niż brazylijski serial. Oczywiście, że tak. W ogóle uważam, że to jest taka telenowela, która nie powinna nas aż tak zajmować i nie powinna zajmować tyle miejsca w przestrzeni. Jeżeli się panowie, proszę zwrócić uwagę, znowu mówimy o samych panach, no, mają jakiś problem komunikacyjny i myślę, że ta nasza polityka też tak wygląda, jak wygląda właśnie, bo jest bardzo dużo tego męskiego czynnika, za mało żeńskiego. Ale ja mówię teraz całkiem poważnie, no, to wpływa też na sposób negocjacji, na sposób poprawiania polityki i zarządzania. Jeżeli wyjdą i powiedzą, chłopaki, no nic nie wiemy, nie porozumieliśmy się, no to właściwie możemy powiedzieć dziękujemy panom bardzo i zaczynamy od nowa. No, jest parę osób i struktur, które czekają na upadek Platformy, więc to, co do tego nie mam wątpliwości. Wracając jeszcze do Rafała Trzaskowskiego, pani doktor, powiedziała pani, że to jest właściwie oczywisty ruch z jego strony, no bo ma taką pozycję, że nie może o partię nie zawalczyć i nie jest to dla pani zaskoczenie, no ale z drugiej strony wyobraża pani sobie taką bratobójczą, nazwę to, walkę między Tuskiem a Trzaskowskim, no przecież to dla partii byłoby absolutnie wyniszczające i doprowadziło do jej rozpadu. Po pierwsze wyniszczające dla partii, po drugie wyniszczające również dla miasta, bo to jest bardzo trudne do pogodzenia w moim przekonaniu. Po trzecie, znaczy ja się boję czego innego. Negocjować możemy, podbijać stawkę możemy, dopóki siedzimy przy stole i te negocjacje trwają. Jeżeli faktycznie nie będzie takiego twardego porozumienia, to w moim przekonaniu dojdzie do rozpadu partii i muszą się z tym liczyć. Dynamika wydarzeń czasami nas zaskakuje i nawet nie chcąc czegoś może się to zdarzyć i może się to wydarzyć. I wtedy faktycznie to będzie po pierwsze wyniszczające, ale to będzie bardzo szkodliwe dla całej opozycji. Niby mamy 2 lata do wyborów, ale przypomnijmy sobie, jak takie spory zakończyły się na Węgrzech i gdzie są Węgry dzisiaj. To teraz chciałabym panią namówić na takie narysowanie tego obrazu pani pędzlem. Gdyby pani miała doradzać Platformie Obywatelskiej, to uważa, że które rozwiązanie, jaki podział tych łupów politycznych, tak to nazwę w cudzysłowie, byłby według pani najbardziej korzystny dla partii i dla całej opozycji? To znaczy, kto w którym miejscu powinien się znaleźć? Jak ta umowa powinna wyglądać? Ja nie pytam, jak będzie wyglądała, bo o tym za chwilę, tylko jak pani uważa, że byłoby najlepiej. Dla Platformy, rzecz jasna.
Cieszę się, że powiedziała Pani z tym mocnym takim akcentem i zastrzeżeniem moim pędzlem, bo ja tutaj pod tym względem jestem naprawdę bardzo pokojowo zawsze nastawiona. I wydaje mi się, że najlepszym takim rozwiązaniem byłoby ten scenariusz, że faktycznie Budka zostaje wiceprzewodniczącym wtedy i kolejnym wiceprzewodniczącym jest Donald Tusk i jemu zostaje powierzona rola pełniącego obowiązki. To już jest trudne do przeprowadzenia, dlatego że to znaczy, że co najmniej dwie osoby, znaczy nie co najmniej, tylko dwie osoby muszą zrezygnować ze swoich stanowisk. Pytanie, kto zrezygnuje, żeby kolejne dwie weszły. I kolejnym takim krokiem... Ale kto przewodniczącym wtedy? Bo pani powiedziała Budka wiceprzewodniczącym i Tusk wice. Pełniącym obowiązki jest Tusk, tak? Tak, i tak. Faktycznie każdy z tych panów zostaje w zarządzie, każdy z nich jest formalnie wiceprzewodniczącym z pełniącym obowiązkiem przewodniczącego Tuskiem. I wtedy szykowanie wyborów, które odbywają się jesienią w Platformie od kół do samej góry. I proszę bardzo, i wtedy mogą się panowie starać o to, który z nich dostanie ten mandat, wygra ten mandat. Wydaje mi się, że dzisiaj najsensowniejszym ułożeniem dla partii byłoby, gdyby Tusk został tym liderem. A co z Trzaskowskim wtedy? No właśnie, ale z jednym zastrzeżeniem. Jeżeli panowie są w stanie porozumieć się, że mają trzy podmioty, ja wiem, że w Platformie to w ogóle jest trudne, a Platforma już swoje trio miała, ale jeżeli nie będzie takiej próby ułożenia każdej nogi odpowiednio wzmocnionej, bo każdy z nich ma co innego. Wiemy, co przynosi Tusk, tak? Tusk przynosi po pierwsze nieprawdopodobne doświadczenie polityczne, nieprawdopodobną takie obycie europejskie i politykę przez duże P. Budka dzisiaj jest tym liderem i ten mandat ma w miarę świeży, więc powinien tutaj pozostać od tych struktur, od tego wszystkiego. I jest Rafał Trzaskowski, który jest bardziej, powiedzmy, centrowo-lewicowy niż prawicowy. I on jest w stanie zagospodarować to, co oni nazywają tymi młodymi w Platformie, a powiedzmy sobie tych 40-latków, co oczywiście w partii i w życiu polityczno-partyjnym to są osoby młode. I jeżeli tak by się udało to ułożyć, żeby te wszystkie trzy segmenty ze sobą połączyć, no to wtedy można budować koalicję i to koalicję obywatelską szeroko. Bo ja rozumiem, że też Rafał Trzaskowski byłby odpowiedzialny za te partie, które dzisiaj wchodzą i ugrupowania, które dzisiaj wchodzą w koalicję obywatelską. No ale to jest oczywiście marzenie, tak? Czyli umiemy się porozumieć, umiemy przestrzegać umów i ich dotrzymywać. No a to w naszym niestety w naszej rzeczywistości nie jest najprostsze. No właśnie. Szczerze, moim zdaniem mało prawdopodobne, ale kto wie. No, w każdym razie rozumiem, że zgadzamy się co do jednego, że jutro musi paść konkret, że bez tego sprawa przestanie wyglądać poważnie. Absolutnie. Jutro musi paść konkret i wyobrażam sobie, że tym konkretem jest właśnie przewodniczący Tusk i wydaje mi się, że kolejnym krokiem no to będzie mimo wszystko pewien zysk w sondażach i wtedy tak naprawdę dopiero zaczyna się bardzo ciężka praca, bo to, że może być pik sondażowy po czymś takim, może być chwilowy. Oczywiście tak, ale on może być chwilowy. I teraz pytanie, co zrobić, żeby jeżeli nastąpi ten pik, żeby to wykorzystać, czyli nie tylko układanki personalne, ale również bardzo jasny komunikat, jaką jesteśmy partią, w jakim idziemy kierunku i czego chcemy i jak będziemy to budować. Bez tych elementów to wszystko będzie tylko chwilowe i się rozpadnie, czyli nie będzie żadnej alternatywy dla Prawa i Sprawiedliwości. A to, czego dzisiaj potrzebuje elektorat i to, czego dzisiaj potrzebujemy my, wyborcy, to bardzo jasnych alternatyw na scenie, bez względu na to, jakie mamy poglądy. I teraz kolejnym krokiem jest takie ułożenie opozycji, żeby opozycja zrozumiała to, co zrozumiała Zjednoczona Prawica lata temu. Albo idziemy razem, albo przegrywamy. Tutaj nie ma alternatywy.
No właśnie. Wielu tego nie rozumie po stronie opozycyjnej jeszcze, zapominając o tym, i to powtarzam za każdym razem, że nawet przy wyborach w 2019 roku opozycja zdobyła 1 000 000 głosów więcej, a mimo to rządzi Prawo i Sprawiedliwość. To tak a propos tego, co pani powiedziała. A teraz a propos Prawa i Sprawiedliwości. Wczoraj, co się rzadko zdarza, oświadczenie postanowił wygłosić prezes PiS Jarosław Kaczyński, przekazując widzą, że Zjednoczona Prawica odzyskała większość, bo ma 230 posłów. Pomijam to, że pan prezes zapomniał o tym, że większość formalna to jest 231, jednak jeszcze trochę do uzyskania tej ponownej większości brakuje, ale no, wystąpił tak naprawdę, wydaje się, z prawie błahej zupełnie. Czy ta jego aktywność związana jest właśnie z tym, co nas czeka, jeżeli chodzi o powrót Tuska? Czy pani zdaniem ona, Jarosław Kaczyński, już stoi w takich blokach startowych do tego spięcia i starcia z byłym premierem? No moim zdaniem tak, bo im bardziej zapewniają, że Tusk to w ogóle już jest przeszły i były, tym bardziej to pokazuje zaniepokojenie takim powrotem. Mm-hmm. I przy wszystkich wadach Tuska, przy wszystkim tej przeszłości i przy wszystkim tym złym, co możemy powiedzieć, jedno trzeba oddać. Jeżeli ktoś jest partnerem, takim sparring partnerem dla Jarosława Kaczyńskiego, to jest Donald Tusk. Czy nam się to podoba, czy nie, oni wyznaczają również politykę, nie tylko bijatykę na ringu politycznym, ale politykę ze swoimi wizjami, ze swoimi pomysłami, z całym doświadczeniem, jaki za sobą mają. Ale i tutaj bym postawiła kropkę. Druga sprawa, po pierwsze, użyła pani bardzo trafnego sformułowania oświadczenie Jarosława Kaczyńskiego. Mm-hmm. To do jakich mikrofonów została ograniczona czwarta władza, czyli media, no to pokazuje niestety stosunek partii rządzącej do mediów i do obywateli, ale w ogóle do takiej też funkcji kontrolnej społeczeństwa przez media. Więc właśnie, to są oświadczenia, a nie konferencje prasowe. Sprawa naprawdę, proszę zwrócić uwagę, jutro jest również Kongres Prawa i Sprawiedliwości. Ma być wybrany nowy wiceprzewodniczący Mateusz Morawiecki, czyli takie namaszczenie na następcę. I co? I w ogóle o tym nie rozmawiamy. To zeszło na plan dalszy. To już jest przykryte wydarzeniami w Platformie Obywatelskiej. O to Platformie chodziło też z drugiej strony. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Ale to też pokazuje, w jakim momencie jest samo Prawo i Sprawiedliwość. Jeżeli Jarosław Kaczyński musi wyjść i powiedzieć, odzyskaliśmy większość. Nie odzyskaliśmy. I to jest poseł, który jest w Zjednoczonej Prawicy, a nie odszedł. I to nie jest ktoś nowy, pozyskany z Lewicy, czy od Szymona Hołowni, czy od, nie wiem, z Konfederatu. Z Platformy chociażby, tak. Czy z Platformy to byłby news. To naprawdę byłby news, gdyby był taki przepływ. Więc to jest trochę takie, ja bym powiedziała, no niepoważne. I polityk, ja nie rozumiem, po co Jarosław Kaczyński to zrobił. Polityk, żeby uspokoić, no to nie takim newsem. Polityk tej rangi i tej wagi w moim przekonaniu nie powinien, nie musi też robić takich. No wiadomo, że błędy się popełnia, jak się człowiek denerwuje, więc przypuszczam, że może to jest właśnie kwestia perspektywy powrotu Tuska. Pani zdaniem nie zaszkodzi polskiej scenie politycznej powrót do tej takiej totalnej polaryzacji i totalnej wojny Tusk-Kaczyński? To już kiedyś było. Pytanie, czy warto do tego wracać? Po pierwsze to już było, po drugie to nadal jest. To nawet jeżeli trochę zniknęło z przekazu takiego głównego i z takiej narracji, nie lubię tego określenia, więc przepraszam za nie, to nie znaczy, że nie ma polaryzacji. Jest bardzo silna polaryzacja. Pytanie, jak politycy to wykorzystają. I teraz duża część elektoratu Platformy Obywatelskiej, podobnie zresztą jak i Lewicy, co wyszło też w ostatnich badaniach, to jest elektorat antypisowski. I wydaje mi się, że należałoby, tylko co to znaczy antypisowski? To jest to, co wykorzystał Jarosław Kaczyński słowa kiedyś Grzegorza Schetyny o totalnej opozycji. Co to znaczy być totalną opozycją? Nie zgadzać się i tam, gdzie trzeba powiedzieć twarde nie i twarde weto,
Czy to znaczy w ogóle wszystko to, co proponuje rząd, odrzucamy? I ja mam taką nadzieję, że pomimo takiej polaryzacji jesteśmy w zupełnie innym momencie i inna Polska jest i inna Polska będzie, kiedy wyjdziemy z całego tego kryzysu pandemicznego i z tego wszystkiego. I mam taką nadzieję, że politycy właśnie tacy jak Kaczyński i Tusk są w stanie nadal rozmawiać na wizję Polski, bo tę wizję Polski trzeba zdefiniować na nowo. Mhm. My tego nie mamy, więc jeżeli to jest polaryzacja i taka polaryzacja będzie, to ja się na to zgadzam, mhm. bo bardzo wiele złego się w naszej polityce wydarzyło i z jednej i z drugiej strony, więc może też nastąpi pewien taki reset. Poza tym to są politycy mimo wszystko odchodzący, tak? Ich czas, ich era dobiega końca. Mimo że ja wiem, Merkel z jednej strony, czy Biden jest tutaj takim najlepszym przykładem, ale pewien sposób myślenia, uprawiania polityki odchodzi, więc co zostawią po sobie? Albo zgliszcza, no albo fundamenty. Pani doktor, na sam koniec jeszcze krótko, bo wspomniała pani o oświadczeniu Kaczyńskiego, o ograniczaniu działalności czwartej władzy, tak to nazwę. Wczoraj odbyła się konferencja Michała Dworczyka, na której bardzo konsekwentnie, i to jest klucz całej sprawy, wyciszano wszystkich dziennikarzy, którzy próbowali pytać o ustalenia w związku z aferą mailową. O czym to pani zdaniem świadczy i czy taka próba wyjścia z kryzysu, no bo bez wątpienia afera mailowa jest dla PiS kryzysem, będzie skuteczna i czy ona się jakoś odbije, jeżeli chodzi o sondaże na PiS-ie, czy nie? To, czy ona jest skuteczna, czy nie, to po pierwsze cały wielki pion i tak naprawdę nawet centrum strategiczne, to jest pion marketingowy. 30 sekund nam zostało, pani doktor. I doradztwa. Mhm. To, czy to będzie skuteczne, czy nie, zależy od państwa. Czy dacie się wyciszyć, czy się nie dacie wyciszyć? I mam nadzieję, że nie. No nie, dacie się nie damy, ale nie, mamy, wie pani, no tak jak my jesteśmy tego najlepszym przykładem, rozmowę na łączeniu i to jest poważny problem. Czyli pani zdaniem PiS dobrze sobie radzi z tym kryzysem, czy nie? Tak lub nie? Na moim razie. Moim zdaniem nie. I takie przykrywanie, i takie wyciszanie nie jest skuteczne, bo jak czegoś nie dopowiesz, no to żyje swoim życiem. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Doktor Anna Materska-Sosnowska, Uniwersytet Warszawski. Bardzo dziękuję, pozdrawiam ciepło i dobrego dnia życzę. Do zobaczenia. Nawzajem, dziękuję. I to wszystko w dzisiejszym wydaniu Super Raportu. Bardzo państwu dziękujemy za cały wspólnie spędzony bardzo licznie tydzień. Niezwykle mnie to cieszy. Zapraszam oczywiście państwa już na poniedziałek. Pojawiło się jakieś pytanie, kiedy profesor Antoni Dudek. Profesor Antoni Dudek będzie u nas w poniedziałek po godzinie 10:00. Będzie dla państwa analizował wszystko to, co przez cały weekend się wydarzyło. A wydarzy się, jak sądzę, wiele. Do poniedziałku. Kamila Biedrzycka, Michał Kłozowski. Kłaniamy się. Zagrzmi, szykujcie się też na ulewy. IMGW ostrzega, to będzie niebezpieczny weekend. Ryszard R. stanie przed sądem, odpowie za zabójstwo właściciela warzywniaka Ząbek na Mazowszu. Iga Świątek powalczy o awans do kolejnej rundy. W samo południe zmierzy się z rumuńską tenisistką i o tym będzie na koniec. To będzie niebezpieczny weekend. IMGW ostrzega przed burzami i silnymi opadami deszczu. Lokalnie mogą pojawić się grad i podtopienia. Wydano alerty dla kilku regionów. To Lubelszczyzna, Warmia i Mazury, Podlasie, Kujawy, Pomorze, Mazowsze, a także północna część Małopolski. W czasie burz trzeba zachować szczególną ostrożność, zaznacza synoptyk Grzegorz Kołodziej. Nie stawać pod drzewami. Samochodami może gałąź się oderwać, tutaj uderzyć w samochód. I ostatnio też to są takie sytuacje, że ktoś się pod drzewami kryje w czasie burzy i piorun uderzy w drzewo. No i wiadomo, kończy się to tragicznie. Po wczorajszych ulewach wciąż trwa sprzątanie. Tak jest w Białymstoku, gdzie woda zalała ulice, parki, piwnice i posesje. Burza była zaskakująca. Naturę zrobiła, pokazała, co może. U nas w Białymstoku są kanały deszczowe za małe, zatkane, za małe przekroje. Zalało, oczywiście. W domu byłem. Odpływy trzeba, większe robić trzeba, ale zabetonowane i wszystko ścieka. Co większe opady, to gdzieś się zalewa ulicę. No przecież to nie padało aż tak strasznie. U nas nie było. Na Leśnej Dolinie. Padało, ale niekoniecznie tak mocno. W Białymstoku w ciągu 2 godzin spadło tyle deszczu, ile zazwyczaj spada przez 3 tygodnie.
grozi mu dożywocie. Do sądu trafił właśnie akt oskarżenia w sprawie Ryszarda R., który w styczniu zabił w Ząbkach na Mazowszu właściciela warzywniaka. Wcześniej ukradł mu 2000 zł. Jak ustalili śledczy, 57-latek został kilkukrotnie uderzony metalową rurką. Sprawca uciekł, zatrzymano go niecałe 2 tygodnie później. Jak się wtedy okazało, Ryszard R. był już wcześniej karany. Mówimy o bardzo poważnych czynach, dokładnie o usiłowaniu zabójstwa i mówimy o osobie, która odbyła również karę pozbawienia wolności. Wyjaśniał Sylwester Marczak ze stołecznej policji. Ryszard R. w więzieniu spędził ponad 20 lat. Według śledczych po zabójstwie w Ząbkach planował uciec do Norwegii. Tragiczne pożary na Śląsku i Warmii i Mazurach. W Rudzie Śląskiej spłonął niezamieszkany budynek. W środku znaleziono nieprzytomnego mężczyznę. Mimo reanimacji nie udało się go uratować. Przyczyny wybuchu pożaru wyjaśnia policja. Z kolei w Miodówku na Warmii ogień pojawił się w domku letniskowym. Zginęły 2 osoby. Budowla spłonęła całkowicie, podobnie jak samochód, który stał w pobliżu. Ofiarami są 2 kobiety w wieku 66 i 70 lat. Pożarem zajmuje się policja pod nadzorem prokuratora. Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego uchyliła immunitet sędziemu Józefowi Iwulskiemu. Jest też zgoda na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej. Domagała się tego prokuratura IPN. Śledczy chcą mu postawić zarzut bezprawnego skazania w stanie wojennym 21-letniego robotnika za kolportowanie ulotek wymierzonych we władze PRL. Decyzja Izby jest nieprawomocna. Na koniec jeszcze sport. W południe rozstawiona z numerem 7 Iga Świątek rozpocznie mecz 3. rundy wielkoszlemowego Wimbledonu. Jej rywalką będzie rumuńska tenisistka Irina Camelia Begu. Polce w Londynie idzie na razie bardzo dobrze, choć jak mówi Artur Bochenek, były trener Igi, 20-latka nie przepada za grą na trawie. Iga zawsze mówiła, że nie lubi grać na trawie, tylko z przekorą znowu z drugiej strony mogę powiedzieć, swoje największe sukcesy juniorskie odniosła na trawie. Przecież pamiętamy 3-4 lata temu, kiedy Iga jako 18-letnia dziewczyna wygrała juniorski Wimbledon. Tak, to był ogromny sukces. Dziś zaprezentują się także 2 deble z Polakami w składzie. Występ w tej konkurencji rozpoczną Magdalinet i Alicja Rosolska, a także Łukasz Kubot i Marcelo Melo.